daleko w drugim kierunku. Zawracam. Obóz buntowników. Pod Horusem. Co oni tu robią? Nie wyglądają na przyjaznych. Zobaczyli mnie. Potrzebuję więcej tej amunicji. Wszystkich inżynierów i agentów synów Prometeusza. Słyszałam jakieś kwękanie. Gderanie na tenaktów, na pracę, na warunki. Albo że komuś maszyna rękę urwała, bo ktoś inny nie pomyślał. Rozumiem. Długa droga za nami. Dużo wycierpieliśmy i cierpieć będziemy. Ale jesteśmy już blisko. Ten sojusz da nam to, czego chcemy, przyrzekam. Karcza zapłacą za krwawe łowy, krwią, a z nimi też wszyscy kolaboranci w straży oraz we włości. Więc zamknąć się, wracać do roboty i nie zapominać, nadchodzi dzień zapłaty. Wygląda na to, że synowie Prometeusza są żądni krwi. Krwi Karcza, straży zresztą też. Co jeszcze kombinowaliście? Rozkazy, by zwiększyć liczbę łapanych i dominowanych maszyn. To nie wygląda dobrze. To moduł obejścia, taki jak mój, ale zmodyfikowany. Żeby działać, musi być we wnętrzu maszyny. To po to są te urządzenia na zewnątrz. One przebijały pancerze maszyn i wprowadzały moduł do środka. Buntownicy dobrali się do pradawnego skaziciela, by zdobyć moduły obejścia. Myślę, że synowie Prometeusza dostosowali je do umieszczenia w maszynie. A teraz mają zdominować ich znacznie więcej. Czego nie zrobią, jeśli uda mi się zniszczyć urządzenia w tym obozie? To pokrzyżuje im plany. Szukają mnie. Oni przytrzymywali maszyny tym czymś. A młot ma moduł obejścia podobny do mojego, ale jednak inny. Pewnie za pomocą tego buntownicy dominują maszyny. Jeśli się tego pozbędę, buntownicy będą mieć mniej maszyn. Teraz buntownikom będzie trudniej zdobywać nowe maszyny. Mogę iść, albo zająć się niedobitkami. Hej! Czyli synowie Prometeusza chcą dorwać zarówno Karcza, jak i straż. Muszę dowiedzieć się więcej o ich działaniach i powstrzymać ich. Straż Erenda. Powinnam z nim o tym porozmawiać. Buntownicy. To mnóstwo. Raczej nie planują nic dobrego.
Jeśli mam się dowiedzieć, co oni knują, powinnam sprawdzić. To może być centrum dowodzenia. Straciłem kontakt. Synowie pana Tausza. To jeszcze nie koniec. Raczej dominowaliby maszyny. Jeśli go zabiorę. Jest zaszyfrowany. Może złamie kod w bazie. Zobaczmy, co jeszcze ci goście pominęło. Mapa. Zaznaczyli linię zaopatrzenia posterunków. Byli mocno zapracowani. Tworzyli broń i zbroję. To tutaj budownicy produkują broń i zbroję. I rozsyłają do oddziałów. Powinnam zniszczyć jak najwięcej. To pokrzyżuje plany budownikom. Wygląda na to, że mogą już wywieźć te broń i zbroję. Pewnie do buntowników na całym zachodzie. Jeśli się ich pozbędę, pokrzyżuję im plany. O, czas walczyć. No i załatwione. Teraz ja oczywiście obozu. Co oni tam ukrywają? Teraz już tego nie użyją. Miejmy nadzieję, że znaleziony fokus powie mi coś więcej o synach Prometeusza. Zamierzyć ją! Uwaga! Leci! Bądźcie w gotowości! Gotowe. To już chyba wszystko. Będą się musieli zaopatrywać gdzie indziej. Mogę już iść. Albo zająć się niedobitką. Tak czy siak, sprawa załatwiona. Pójdę do siebie i sprawdzę fokus z obozu buntowników. Któregoś dnia zamknę tę jego arogancką gębę. Permanentnie. Ale najpierw muszę się dowiedzieć, dlaczego robi to, co robi. Pradawni trochę za dużo żywili się trzodą, jak na mój gust. Niektórzy jadali... Podobno... Trzeba... Boi... Miałam nadzieję... Oraz... Co? Odkrył to, zna... Bandzie... A... Że... Ca... Mniej... Po... Pomógł, żeby... Mo... Na... A... T... Czy... Poszu... Wie... Wyk... Czy... Do... Czasami... Aha. Jasne. Po to właśnie... Dla... Przynajmniej... No...
Muszę się... Chyba... Pora... Uwaga... Weszła. Jeśli mam się dowiedzieć, co knują, muszę znaleźć kogoś, kto tu rządzi. Zobaczmy, czy jest tu ich dowódca. Zobaczmy, czy jest tu ich dowódca. To chyba ważne. Ich centrum dowodzenia. Buntownicy. Wygląda na to, że zabili całą miastę. Powinnam się rozejrzeć. Zobaczyć, co kumie. Wszystkich inżynierów i robotników. Znaleźć Nora, która rozwala nasze placówki. A jeśli ktoś jeszcze raz nazwie ją przy mnie zbawczynią albo czempionką, to zmiażdżę mu krtań! Asero, potrzebujemy cię! Nie panikujcie, zaraz przyjdę. Macie ją znaleźć i ma być martwa. I przynieść mi jej fokus, jak skończycie. Silence by się wkurzył, jeśli zdobędę te dane. To więc to tak. Silence działa razem z synami Prometeusza. Mapa. Jeśli dobrze ją odczytuję, wszystkie drogi do dżungli prowadzą przez tę wioskę. Wnioskując po wyglądzie, to ważne miejsce dla najbardziej oddanych tenaktów. Ale buntownicy jakoś mało o nie dbają. Zajęcie tego miejsca było dobrym posunięciem strategicznym.
Ale myślę, że nie tylko o to chodzi. Ta wioska musi mieć szczególne znaczenie dla plemienia. Regala wysłała wyraźny sygnał, nakazując zajęcie tej wioski. Coś się dzieje. Lepiej pójdę sprawdzić. Oddział Tenaktów. Próbują odbić wioskę. Lepiej tam pójść i im pomóc. Włosy czerwone jak rdza. Wie, jestem. Twój od... My tu, mój od... Ale wie, nie spo... Powinni... Mokrz tutaj sam. Czyli... Dzięki. Przywr... Wy to do... Skoro synowie Prometeusza wiedzą, kim jestem, powstrzymanie ich nie będzie łatwym zadaniem. Przynajmniej znam jej imię. Asera, przywódczyni. Powinnam pomówić z Arendem. Może on wie, kto to. Coś ze mną nie tak, czy przedwieczni jakoś dziwnie... Chcesz o coś spytać? Wiem. O, on wie, ale myśl... Musi... Nie męka. A ja... Znajdź... Pamięt... Ja... Siadam teraz. Gdzie jest ogień? Muszę się ogrzać. Wygląda na to, że buntownicy zajęli ruiny. Co oni tu robią? Udało się. To wygląda jak jakieś wykopaliska. Jeśli znajdę kogoś, kto tu rządzi, będę mogła się dowiedzieć, co w nim. Drzwi zamknięte. Chyba potrzebuję klucza, by wejść. Założę się, że jeden z buntowników go ma. Nie mogę tu zabić! Zobaczmy, czy koleś ma klucz do bunkra. Z bliska? A? Znalazła. Pora otworzyć bunkier. Powinnam otworzyć te drzwi. Zobaczmy, co tak zaciekle chronią buntownicy. Hej, słyszeliście to? Ktoś tam był! Wsparcie! Razem! Nie widzę jej już. Skończmy z tym śmieciem. Tu jest! Mamy tutaj... Przestań uciekać! To wygląda trochę jak... jakiś magazyn? Wszyscy inżynierowie i agenci, natychmiast wracać do pierwszej kuźni. Najwyraźniej jesteście za bardzo ograniczeni, żeby poradzić sobie z tą Nora. Więc będziemy działać tam, gdzie się nie dostanie. Jeśli jakimś cudem jej się uda, z największą przyjemnością sama się nią zajmę. Powodzenia, zbawczyni Południka. Asera posiada bazę. Jak ją znajdę, załatwię synów Prometeusza. Zobaczmy, co jeszcze tu jest. Eksperymentowali z ogniwami ze Starego Świata. Jest ich tutaj mnóstwo.
dwoje. Mnóstwo projektów broni. W zasadzie wiele wersji jednego. Żaden nie jest ukończony. Więc synowie Prometeusza chcą stworzyć broń w oparciu o pradawną technologię. Pomagali Silensowi stworzyć tę, która zabiła Zenitkę. No, cokolwiek to jest, wykorzystuje ogniwa. Mimo wszystko jeszcze tego nie skończyli. Jeszcze. Jeśli zdestabilizuje to ogniwo, powinnam wywołać reakcję łańcuchową, która wysadzi bunkier. Bez bunkra, bez ogniw, bez nowej broni. Będzie tylko kilka sekund na ucieczkę przed wybuchem. Teraz w nogi! Już raczej nie stworzą nowej, straszliwej broni. Teraz pewnie stąd odejdą. Z drugiej strony, zawsze mogę sama się nimi zająć. Tak czy siak, główne zagrożenie minęło. Dawniej przedwieczni używali fokusów, żeby... Chcesz... Wie, posiadają... Wie, zna... Ta, ale... Dobry, wyślij... Chwila, muszę... Pewnie. No dobra. Tylko w... Już wysyłam. Wiem. A seraj, synu... Musimy znaleźć Aserę i zlikwidować to miejsce. Nie będzie łatwo unikać jej ludzi, ale jestem gotowy. Po prostu nie wychylaj się i idź za mną. Robi się. Widzę ich. W górze! Pokażmy jej, jak załatwiamy. Tak! Cholera!
Wracaj! Dużo lepiej. Co można? Teraz ich wykonać. Połbie! Aloy! To dla ciebie! Chciałaś to zrobić? Mogę tak cały dzień!
Aloy! Każdy czasem potrzebuje pomocy. Gdzieś tu są! Znajdź tu! No, no, no! Mają kłopoty. Ktoś musi tu być. Bardzo! Jasna! Otworzyć ogień! Ah! Wintrze gardło. Mam cię! Aloy, proszę! Ratunku! Aloy! Znalazłem cię! Po ciebie. Nora! Hep.
tym razem się wpakowałem. Nie wygrasz tej walki, jego życie. Dajcie nam osłonę! Strzelam! Weź, kiedy będziesz potrzebował. To pomoże. Aloy, amunicja! Ten szybciej w żyłach krąży, Trzymajcie! Co? Nie! Ścierwo! Bum! Chcesz, żebym cię walnął jeszcze raz? Załatwmy ich! Więc to wysadę. I tak nie używają twoich mózgów. Może potraktuję cię łagodnie, jak się teraz pokażesz. Czas na rozróbę! Do ostatniego! O rany, ale się wkopaliście! O, tego się nikt nie spodziewał! Nie będziemy się skradać. Już nie uciekniesz. Ty! Hej, ty co? To nie miło, ale niech będzie. Daj z siebie wszystko! Dobrze się bawisz? Bo ja bawię się... Ha!
To już chyba wszyscy. Ale Asery nie widzę. Musi gdzieś tu być. Chyba widziałem jakieś drzwi. Sprawdźmy je. Co to było? Brzmiało jak potykacz. Ostrożnie, Aloy. Asera uwielbia swoje pułapki. A ty wciąż lubisz brzmienie własnego głosu, Erend. Asera. Miałam nadzieję, że tutaj dotrzesz, Nora. Nie tak szybko. Zniszczyła most. Musimy się przedostać. Aloy, tutaj jest przeciąg. Musi być jakaś inna droga. Szkoda, że nie można się tam dostać. Poczekaj chwilę. Chyba się myliłam. Czasem bywam użyteczny. Uwaga na nogi! Wszystko dobrze? Będzie, jak złapiemy Aserę. Idziemy. I co teraz mamy niby zrobić? Zajmę się tym. Wpadłbym na to. No weź. Potykacze. Zagrody dla maszyn. Brać. No to do roboty. Do dna. Przeładować i strzelić. Teraz zajmę się tobą! Aloy, to dla ciebie! Jest oszołomiona! To nasza szansa! Załatw! I jeszcze raz! Tego się nie pozbędzie. To jak mężczyzna! Albo kobieta! Przepraszam, Aloy. Hej, Aloy! Aloy, chodź tu! Skończyliśmy.
Hej, Aloy! Daj mi chwilę. Trzy. Krwa to się oby to. O, dobra. I... Dobra, niech.